Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dominik Erdman-Rafikowy, a moim gościem dzisiaj jest Michał Maurin-Baranowski. Witam, siema, cześć. Michał był analitykiem kiedyś Kick oraz Gamer Legion z Niemiec. Aktualnie jest analitykiem The Iron Wolves w Utilize. Zgadza się. Wszystko dobrze powiedziałeś. Ja chciałbym się od razu zapytać, jak wyglądały kulisy dołączenia, bo dołączyłeś stosunkowo niedawno. Tak, dołączyłem w połowie splitu mniej więcej. Zrobiłem sobie po epizodzie w Grecji przerwę, trwającą 3 miesiące bodajże. No i tak przyszedł styczeń, luty, zaczęło mi czegoś brakować, tak z czasem nie wiedziałem, co zrobić, mimo że więcej czasu na naukę teoretycznie, tak uznałem, że chcę wrócić szybciej niż to sobie zakładałem, bo brakuje mi, nazwę to, aspektu rywalizacji. A właściwie z czego ta przerwa wynikała, jeśli można spytać? Chciałem odpocząć po Grecji, bo były to dla mnie dosyć męczące, były to dosyć dla mnie męczące 2 miesiące pod względem trenowania i samego podejścia, jakie tam było w Grecji, graczy całej tej otoczki. Chciałem się bardziej też skupić na studiach, bo miałem studia, no i sesja mi się skończyła i uznałem, a wrócił. W Grecji też był to twój debiut trenerski, bądź co bądź. Tak, Bo tak, nigdy, jako wcześniej head nie, coach. Nigdy wcześniej nie miałeś okazji trenować, też tam dołączyłeś na EU Masters, nie bodajże, pod sam koniec. Tak, na EU Masters dołączyłem, nazwę to, że wyjście z grupy było wtedy możliwe, jakbym miał troszeczkę więcej czasu, jakbyśmy zagrali więcej scrimów. No, wyszło jak wyszło. No, co, miałeś tylko okazję z Piwkiem, już w Winter Cupie, nie? Pograć z Piwkiem, z Kubydem, ich trenować nie miałeś okazję? Tak, z Marlonem jeszcze, był Marlon przez chwilę, nazwę to, z nim wynikła dosyć nieciekawa sytuacja. Został odsunięty ze składu, nie miałem zbytnio wpływu na tą decyzję i wtedy przyszedł Kubyt. No tak. I koniec końców tam było drugie miejsce, jednak ja chciałbym się jeszcze cofnąć wcześniej do Gamer Legion, zanim zaczniemy temat Ultra Ligi i jeszcze bardziej Iron Wolves zahaczymy. Jak się pracowało z Rablem i Knightem, bo to chyba nas najbardziej interesuje, bo ty miałeś okazję z nimi cały jeden split przepracować, wiesz jak oni grają, wiesz z czego możesz się po nich spodziewać. Tak, no to z Rabel i Knight to są totalne dwa kozaki, naprawdę gracze z przeogromnym potencjałem, bardzo błyskotliwi jeśli chodzi o grę, bardzo dobrzy mechanicznie, z dużą wiedzą o grze, nie są aż tak bardzo komunikatywni in-game. Rabel co prawda jest, jeśli chodzi o early game, później był troszeczkę, nazwę to, cichszy, bo Aleš od Kolera przyjmował w Gamer Legion u nas Wisdom, taką główną, razem z Jarnalem. Nita, co ja nie mogę powiedzieć, bardzo dobry laning face ma, dosyć szeroki champion pool, potrafi teoretycznie zagrać wszystkim, jeśli mu się powie wcześniej, hej Nita, weź tam poćwicz coś tam, to on poćwiczy to i będzie w stanie po tam kilku dniach zagrać tym na scrimach, ewentualnie na oficjalu, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Bardzo oboje, nazwę to friendly, bardzo, nazwę to zawsze nie też z entuzjazmem, ale bardzo pozytywnie odbierali moje prace w Gamer Legion i wszystko co tam robiłem. No i no, mam z nimi bardzo dobre wspomnienia. Czasami tam sobie ze Znajdem popiszę. Nie to, że jesteśmy blisko, ale mamy dobrą relację, z Rablem trochę mniej, bo też z nimi nie miałem aż tak bliskie kontakty jak z Znajdem na przestrzeni Gamer Legion. Ale bardzo miło wspominam ten czas. Wisdom też super zawodnik, Jarno tak samo. Prawda, cały skład to była banda pozytywnych takich jumeczków, co sobie grają jeszcze jakimiś wiekami, bo tam Jarno, no jak się Pike Zachar był grany, czy Pike jeszcze coś z Wisdomem na bocie. Kiedyś się tam ich pytałem, jak oni wpadają na takie pomysły i nie wiem, oni po prostu przychodzili i nagle wchodzili na Discorda i let's play this. Ja byłem w takim szoku, o co chodzi. I czasami naprawdę miałem wrażenie, że oni wchodzili na jakieś customy, klikali po prostu random herosy i o dobra, to na mnie działa, spróbujmy kolejną grę, znowu random herosy, dobra, to zadziała, to możemy spróbować pograć. O to w sumie chciałem zapytać, czy już odnosi Gamer Legion, co wtedy nie wyszło, bo jednak w poprzednim roku
w 2020 finał EU Masters, a potem no nawet awansu pojedynczego do tego EU Masters nie było finalnie. Czy to bardziej formuła się wypaliła, czy co wtedy było problemem? Z perspektywy czasu. Nie chcę zwalać na nikogo i na nic winy. Myślę, że na pewno powodem, dla którego był wynik, jaki był, była zmiana coaching staffu. Nie mówię, że to była zmiana na plus ani na minus, po prostu była zmiana, więc też gracze potrzebowali, nazwę to, czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego trenera, do nowej metodyki pracy. Czy metoda się wypaliła? Nie do końca. Nazwę to, że my graliśmy w ten Netscape Prime, co odpadliśmy. Największym minusem tego spotkania było to, że było best of three, nie best of five. Best of five myślę, że byśmy wygrali. No tak. Byliśmy bardzo stanowiżowani na jeden rodzaj draftu. Też przez to, jeśli był wynik, jaki był. Formuła na pewno się nie wypaliła, sam wierzyłem, że te top 3 przynajmniej osiągniemy i pojedziemy na Masters. No wyszło jak wyszło, za to Liga Niemiecka wtedy nie miała słabych drużyn praktycznie. I samo to, że Penta na przykład drugie miejsce zyskała, to też było duże zaskoczenie. Dobrze, stosunkowo dobrze grali. Ale w sumie tyle, no. Nie, ale też... Myślę, że wszystkim adlaki, że nie było Best of Five. No tak, nie, to Best of Five to faktycznie... Niemcy bolały, ale w tamtym roku dużo lig miało strasznie dziwne systemy playoffowe. Chyba najlepszy miała Ultraliga z tych wszystkich, bo LFL się nie wypowie, wiem o tym, bo to było... Miało chyba Gantleta, takiego software. Tak, miała Gantleta, tak, i pięć drużyn. Przy takim rozstakowaniu to dla mnie było niesamowite, tak. LVP miało jeszcze ten dziwniejszy system, gdzie mogłeś grać kompletnie źle regular split, ale playoffy, jeden mecz był o wszystko właściwie. Więc. No. I się bawisz, nie? Więc ogólnie tamte systemy były słabe, nie? Ja jeszcze chciałbym o tego Rabla zahaczyć, bo on faktycznie w Prime League grał dziwnymi postaciami. Jakieś Nocturne na midzie, tak. Wukongi nawet. To było na porządku dziennym. Na scrimach w sensie? Nie, w regular splicie, że jednak Nocturne, tak, że to się w przeszłości pojawiało, nie, z jego strony, u Rabla. I czy to by w tym splicie, w utylizy nie brakuje tego szaleństwa właśnie, że i Rabl, jak no, co w poprzednich latach robił, no to w tym roku w utylizy gra strasznie, jeśli... Przewidywalnie, w sensie jeszcze żadnego takiego pocket picka nie wyciągnął, nie? W officialu. Czy mi tego brakuje? Trochę tak, bo to nazwę to było zawsze jakiś tam był element zaskoczenia. Na scrimach było bardziej fun, scream były dosłownie fun. Ja się bawiłem bardzo dobrze na scrimach. Jeśli pomijam aspekt jakiegoś tam uczenia się, no bo nowe herosy to też nowy playstyle, nowy nazwę to sposób myślenia, nowy win condition. Nowy sposób grania, ale no naprawdę ile razy ja się śmiałem na scrimach, jak widziałem, co my pikujemy, jak to później wychodzi, no to super spędzony czas. No i też myślę, że to jest wpływ coaching staffu. Noxek był bardzo otwarty na wszystkie pomysły. Bloomingan jest, no nie powiem, że nie jest, bo nie wiem, nie znam go, nigdy z nim nie pracowałem. Ale myślę, że teraz patrząc po tym, jak Ago, jaki ma Champion Pool, myślę, że oni też troszeczkę inaczej chcą grać. Też oglądałem jakiś tam wywiad był, czy taki materiał wideo, co Ultraliga czasami wypuszcza, jakiś tam Juggernaut mecz jest. I Rabel bodajże, albo Knight mówili w tym wywiadzie, że ich zaskoczyło podejście indywidualne do graczy, że oni tam mają jakiś system rozwojowy, rozpisany już w ogóle, tam mają polepszać TP i myślę, że w tym systemie jest coś takiego zawartego, że mają grać bardziej standardowo, żeby się najpierw nauczyli standardowo grać, tak określę, tak klasycznie i dopiero później, żeby zaczęli bardziej eksperymentować. Ja mam też takie podejście, że jeżeli nie można zagrać, nazwę to takiego kontrolowanego makro, nazwę to bardzo clean zagrać, wszystkie rotacje jakieś dobre, no to też człowiek się nie nauczy grać agresywnie później. Bo będzie dużo flipował po prostu. Okej. I chciałbym od razu przejść też właśnie do Ultraligi tym akcentem i się spytać odnośnie twoich graczy, nie? Kto siebie najbardziej zaskoczył?
jak wszedłeś do formacji i ktoś zrobił na tobie jakieś pozytywne wrażenie, etyką pracy, swoim działaniem w grze? No to tak, najpierw powiem o zawodniku, z którym pracowałem przez moment w Pride, to jest Yashiro. Ja zawsze nie miałem na to wysokie zdanie, mechanicznie jest bardzo dobry. Czasami no, zdarzy mu się jakieś tam błędy popełniać, ale to na to chyba każdemu zawodnikowi. Bardzo dobrze gra, bardzo dobrze nam idzie granie wokół niego, jako main carry. I nie mogę powiedzieć, że mnie zaskoczył, ale jak przychodziłem do Iron Luce, wiedziałem, po czym się niego spodziewać i to samo zostało i moje nazwy to moja predykcja odnośnie jego się sprawdziła. Kto mnie najbardziej zaskoczył? Soli, zdecydowanie Soli. Wysoka bardzo wiedza o grze, bardzo komunikatywny jest w review, bardzo komunikatywny jest in-game, też nazwę to szeroki champion pool stosunkowo, tam są oczywiście herosy, którymi nie gra, ale to każdy z zawodników ma takie herosy. Ale on mnie chyba najbardziej zaskoczył. Zawsze po Saulim też nie było wiadomo, czego się spodziewać, tak? Bo jednak poprzedni rok bodajże w NDC, nie? Przegrał. Możliwe, że w NDC, wiem, że chyba we Włoszech miał krótkie... Tak, NDC, Włochy. Ale też on tamtego roku właśnie nie miał jakiegoś niesamowitego. On dopiero w tym sezonie się odpalił. Tak. Ja teraz patrzę na jego... na jego Leaguepedię i tam był epizod we Włoszech chwilowy, później zastąpił Wyska w Vega Squadron, później w MY Insanity grał i teraz jest w Iron Wolves. Okej. Okay. No właśnie też eksploci, tak? Z Polsatu na jego największe nacisk dają. Też społeczność jest zachwycona Soulim i to i twoje słowa tylko to potwierdzają. A co z Saul Lustem w sumie? Bo wiesz, jednak on od tych kilku lat był ikoną Iron Wolves, tak? Wokół niego budowali ten skład. Jeśli chodzi o Saul Lustem, to na pewno jest stabilnym graczem. Nie mogę powiedzieć, że nie jest stabilnym. Nie pamiętam, żebyśmy grali na scrimach i zrobił taką, że randomowo się nagle po prostu wywalił, że jakiś duży błąd popełnił taki, który nazwę to był game changing. Oczywiście zdarza mu się zagrać gorzej. Jeśli chodzi o jakiś tam wave management, no to każdy zawodnik zagra gorzej. Bardzo dobrze gra, bardzo na magach wszystkich, zwłaszcza tymi long range, bardzo dobrze umie zagrać, typu Wiktor. Myślę, że w Ultralidze to pokazał zdecydowanie. I stabilny zawodnik, no też dużo rozmawia w in-game, bardzo dużo. Jakie cele macie jako wilki? Już mówiłeś, że chcesz wygrać Ultraligę, ale co dalej? Czy planuje, macie już jakieś cele na EU Masters, czy jednak sobie dawkujecie? A odnośnie celu na EU Masters jeszcze nie mamy, bo też nie wiemy, nie wiem, czy my dostaliśmy seed w play-inach, czy w grupach od razu, nie mam pojęcia, wiem, że się zakwalifikowaliśmy, ale na razie się skupiamy na wygraniu Ultraligi. Jak zakończymy play-offy, to dopiero wtedy pomyślimy, co będziemy robić na Masters, ale myślę, że naszym celem na Masters będzie po prostu zajść jak najdalej. Wygranie na Masters to też na pewno gdzieś tam z tyłu głowy będzie, ale trzeba też realistycznie podchodzić do tego, patrząc na to, jakie drużyny już się zakwalifikowały, no to wiemy, że po prostu będzie ciężko, bo sami gracze są bardzo dobrzy, same drużyny są bardzo dobre, organizacje też znane, popularne, zawodnice tak samo, więc będzie po prostu ciężko. Będzie walka na pewno do samego końca i damy z siebie wszystko. Już na tym etapie się spytam, kto jest najbardziej nahypowany na EU Masters? W sensie, jaka drużyna według Ciebie może potencjalnie wygrać EU Masters? Kto wydaje się najsilniejszy? A to tak, powiem dwa na razie z tych, które się zakwalifikowały. Powiem drużynę, która uważam, że ma największe szanse na wygranie EU Masters. Oraz powiem drużynę, która moim zdaniem jest najbardziej underrated. Jeśli chodzi o najsilniejszą drużynę z K-Corp. Ja mam duży, bardzo duży respekt do Reklesa. Zresztą myślę, że w którymś wywiadzie mówiłem. Był taki moment, że w 2020 graliśmy na Fnatic Scrimę jako Kick. Ja po pewnej gierce po prostu sobie oglądałem POV Reklesa. Sporo ludzi mówi, że to jest KDA player, ale to jest gracz typu gram perfekcyjnie i chce tak grać. Ja do dzisiaj uważam, że jakby Rekles poszedł do LCK,
byłby top 1 na DKR. Sposób, jaki on gra, to jest typowo LCK. Typowo koreański, typowe makro, granie slow, granie pod obiektywy, granie pod wave'y. On jest bardzo clean. Jest naprawdę czysty jak łza, jest po prostu. Teamfighty na jakiś long range carry to jest poezja do oglądania. Jego Senna jest wow, wow, jeszcze raz wow. Ja mam do niego bardzo duży respekt. Uważam, że w historii Europy jest najlepszym graczem, lepszym od Perksa. Może tytułów ma chyba mniej, no na pewno MSI nie ma. No Warsaw ma. I w tym momencie też LFL całkowicie stąpują, tak? Zajęli pierwsze, drugie miejsce egzekwo z LDLC. Też na połowę splitu mieli taką średnią, bo w pewnym momencie chyba mieli 4-4-5. Coś takiego, ale... Mieli 1-4 na początku, pamiętam. I wtedy tam też pamiętam, jak ludzie na Twitterze pisali, zawodnicy, żeby take it slow, to dopiero początek. I pokazali, dokładnie. No. Oni też musieli nazwę to znaleźć, styl, którym chcą grać, sposób, w jaki chcą grać. No mają Kobochorda, mają Sakena, mają Reklesa i zdecyduj, jak to grać. Możesz grać do każdej linii, możesz grać w każdy możliwy sposób. Po prostu ćwiczysz na skrymach, co wychodzi ci najlepiej. Jeśli wychodzi ci najlepiej grając do topa, grasz do topa, reszta zawodników to zaakceptuje, bo Rekles już ma za sobą moment, w którym on chce być gwiazdą, on chce wygrywać, on chce pokazać, że jak poszedł do RL-ów, to jest w stanie zestompować po prostu wszystkie RL-y, wygrać co się da, wygrać EU Masters, chce wrócić do Leca i wygrać Worlds'y, bo w każdym wywiadzie podkreśla, że to jest jego cel, wygranie Worlds'ów. A propos Leca, no ja mam nadzieję, że ciekawe, kiedy ogłoszą, bo zakładam, tak? Jeszcze tego nie wiemy i pewnie się szybko nie dowiemy, ale zakładam, że Keiko wykupi slotę albo dostanie slotę. No powiem tak, był Rekles na jakimś streamie powiedział, że he's back in Berlin in 2023. Okej, okay. A tego nie słyszałem akurat, więc... Był taki shot, mogę ci później gdzieś przesłać, więc ja nie wiem, czy to jest namiastka do tego, że on po prostu się dostanie do Leca, że wie, czy że to jest to, że K-Corp dostanie miejsce w Lecu. Mam nadzieję, że albo wykupią, albo liga się rozszerzy, jeśli faktycznie to będzie prawda. No ja nie mam nadziei, że wykupię, mam nadzieję, że się liga rozszerzy przynajmniej o dwa sloty. Okej. Okay. I ja bym chciał tak trzymać się w tym, ale wracając do tematu, jaka jest underrated drużyna? Bo wspominałeś one lepsze, ale underrated taka jest. UOL moim zdaniem jest najbardziej underrated. Oj, akurat te playoffy jest... to grają pięknie. Playoffy grają pięknie, ale regular split to czasami było tak sobie. Tak. Przyznam się, jestem trochę biased, bo jestem kilku zawodników, których bardzo lubię, między innymi to Planer i Midlaner, ale nazwę to wiem, na co jednego i drugiego stać i wiem, że jak się troszeczkę zdenerwują w pozytywnym tego słowa znaczeniu i sobie postawią, że chcą wygrać Prime, to po prostu będą stąpować swoje linie i to wygrają. Wiem, że Ivo Marcin jest takim zawodnikiem, że jak on sobie powie, że chce coś osiągnąć, że chce grać w dany sposób, to będzie robić wszystko, żeby dojść do momentu, w którym on będzie usatysfakcjonowany. Wiem, że jeżeli on ma dobre warunki do pracy, załóżmy gaming house, albo nawet brak gaming house'u, tylko po prostu on sobie sam wyrobi odpowiednią etykę pracy do danej drużyny, czy dostosuje się troszeczkę do ich sposobu grania, będzie stąpować na linii, będzie stąpować teamfighty, bo jest bardzo aktywnym zawodnikiem, jeśli chodzi o branie udziału w review, jeśli chodzi o komunikację in-game. Wiem, pamiętam z Kik, że jeżeli drużyna decyduje się grać pod niego, on jest w stanie pierwsze 15 minut skolować wszystko, żeby dostać jak odpowiednie ganki, żeby wszystko było skoordynowane z wave'em mid-top, żeby dostać Heralda, być jak najbardziej ahead po pierwszych 15 minutach. On wie, jak się gra w ligę, on musi mieć po prostu dobrych teammate'ów, dobry coaching staff i ja cały czas trzymam za niego kciuki, że jeszcze dostanie się do Leca. Mamy to teraz tylko lat 2022. Znaczy już jedną okazję miał, tak? Tylko wtedy wprost zrezygnował, jak dobrze pamiętam. Tak. W 2018. Bodajże tak. Od Armuta uważam, że jest lepszy, od White Knighta uważam, że jest lepszy, od Genaxa uważam, że jest lepszy, od Adama uważam, że jest lepszy. Poziom jest na równi. Poziom topa w Lesu to już jest temat na zupełnie inny odcinek, bo ja bym o tym mógł gadać 30 minut, dlaczego w Europie jest beton pod tym względem, ale... I jeśli chodzi o topów, to uważam, że jest top 3 outside of LEC, razem z Kobochardem i z Aggressivo.
To znaczy, że Shugenda odpada niżej, tak? Uważam, że jest lepsza od Shugenda. Okej. Bo wiesz, bo jak się mówiło, tak, przed sezonem... I od Saluta. Salut miał epizod w lecu, też nie możemy o tym tak. Tak, ale przed sezonem się mówiło, tak, właśnie top 3 Shugenda, Aggressivo i Kaboshort. Więc po prostu tego pana w dół dałeś, ale to też można się z tym zgodzić. Patrząc jak na playoffy, no to możliwe. Ale skoro już mówiliśmy o najlepszych teamach, no to według ciebie jaki region jest najbardziej underrated, najbardziej overrated, nie underrated, najbardziej przehypowany? Sorry, nie wyciszyłem. Wiem, że na pewno nie Ultra Liga, tak, bo po Ultra Lidze w tym splicie chyba niczego się nie oczekuje. Pomijmy na razie Ultra Ligę w tej dyskusji, uważam, że najbardziej underrated jest NLC. A overrated? Hiszpania? Powiedziałbym, że Francja. Mówisz, że jednak ta wielka legenda, tak, o wielkich budżetach... Uważam, że K-Corp uważam, że jest tutaj i reszta z drużyny Francji jest troszeczkę niżej. Nie mam do końca... Francja ma 4 sloty, uważam, że dostanie się jeszcze Misfits. Nie wiem, Misfits, BDS, Vitality, kto z tej trójki się dostanie. Znaczy... Uważam, że to wszystkie... Na pewno się dostanie Vitality, tak, bo oni grają na Gamer Origin, więc tutaj raczej bez większego... Nie Vitality, tylko BDS, przepraszam. Więc to bez większego problemu. A Vitality, Misfits, oj, w playoffach to będzie taka na parzonkę. No, to będzie mocno. Uważam, że Francja jest najbardziej overrated. Myślę, że to nie jest tak, że te teamy nie są aż tak dobre, one są dobre. One są po prostu przez całą otoczkę wokół Francji. Wszystkie są bardzo napompowane i sposób, w jaki to one są świetne, uważam, że jest zbytnio zhiperbolizowany. Jeśli chodzi o region, który jest underrated, to właśnie uważam, że Hiszpania jest underrated, nie jest overrated, jest underrated, uważam, że bardzo. Fnatic i Barca to są bardzo dobre teamy, zwłaszcza Fnatic, które ja słyszałem, że oni trolują totalnie na scrimach. I teraz tak, trzeba zdefiniować sobie, co to znaczy trollowanie na scrimach. Ja to rozumiem poprzez zwykły limit testing. Stokroć wolę drużynę mieć takich graczy, którzy wolą limit testować na scrimach, się nie tiltują, że oni przegrywają, tylko oni się po prostu uczą, co mogą, a co nie. No i później przychodzi oficjal, ale nie wiedzą, jak mogą zagrać, wiedzą, czego mają nie robić. Znaczy, ja się czuję teraz tak śmiesznie, bo gracze z Hiszpanii mówią, że Francja jest overrated, gracze z Francji mówią, że Hiszpania jest overrated. Więc... No, myślę, że to między nimi jest po prostu taki mały banter. Myślę, że on się już zapoczątkował, jakby szał mecz coina. No tak, no to będzie chyba Rosja 2022 roku, jeśli chodzi o nie? Hiszpania kontra Francję. I tak. Inne ligi, które będą chciały udowodnić, że ej, może my możemy się do tej bitwy dołączyć. Ja na przykład nie będę oszukiwać się pokoju, więcej zdecydowanie spodziewałem. O wiele więcej. No, top gracze na każdej pozycji. Ale teraz jest okej. Ja się nadal... Jeśli chodzi o Hiszpanię, nadal uważam, że G2 Arctic wyjdzie z trzeciego miejsca. No ja zakładam, że Koi. Tam jeszcze do końca nie wiem, w sumie kto się dostał do playoffu sobie. Tak, dostało się Fnatic, Barcelona, Movistars, KOI, G2 i... Bizons. Tak, i Bizony. W ogóle Bizony. To jest piękna rzecz. Ja nie wiem, co tam się dzieje. O, 9-9 zrobili. W życiu bym się nie spodziewał po tym składzie, że zajmą czwarte miejsce w Europie. Ja to właśnie oglądałem i... że Heretic zajmie ósme. Oglądałem i tam Random i Mruvyn całkowicie kreowali. Co są oni robią? Oni ta dwójka będzie naprawdę hot pikami na lato, nie? Sezonie, tak. Każdy będzie się o nich bił, przynajmniej moim zdaniem. Ale wracając znowu do Ultra Ligi, do EU Masters. W Ultra Lidze kogoś się obawiacie? Jako Aaron Wolves, czy nie? Wiemy, że wszyscy są do pokonania. Okej. Okay. Ja osobiście bardziej się obawiam za 10 jak Ago, na przykład.
Poważnie, w sensie wierzy, niby oni dominowali split, też mają dosyć przyjemne makro, tak? Jednak za 10 może jest bardziej szalone, a go jest bardziej taki ustabilizowany. Czy o to właśnie tobie chodzi, że przez ja to, nie że przez to, że Ago jest bardziej stabilne, to łatwiej jest i ograć, tak? Czy coś innego jest czynnikiem? Jeśli chodzi o Ago, to my mamy troszeczkę panda podobne style grania, tak jeśli się jedna drużyna skupi. I myślę, że nasza seria na Ago będzie się opierać, kto lepiej zagra teamfighty. Tyle. Jeśli chodzi o Z10, boję się ich z jednego powodu. Zagrają więcej meczy. No, jeśli mają okay. zagrać z nami w finale, bądź w małym finale, będą bardziej ograni. Tego się boję. Ja pamiętam, co było, jak wyglądała sprawa z u nas z nami z Kick. Jak wyglądała w 2020 na Spring i na Summer. Spring było tak, że my wygraliśmy mały finał, dostaliśmy się do finału. Przerwa, nie grały oficjalnie, tylko scrimy. My myślimy, że jesteśmy lepsi, przychodzi finał i mały czołg jest. Później Summer, czwarte miejsce zajęliśmy, mecz piąte. Jeden mecz, wygrywamy, później drugi mecz, znowu wygrywamy i dopiero później gramy mały finał. Tam jeszcze tam mniejszy finał, czy tam a finał. Po prostu byliśmy bardziej ograni, bardziej w gazie, wiedzieliśmy jaka jest meta, byliśmy ograni na wszystkich team kompach. To jest jedyna moja obawa przed playoffami. A w Z10 w sumie kogo najbardziej się boisz? Czy nie masz jakiegoś gracza, który może najbardziej odpalić? Nie mam czegoś takiego, bardziej się ich nazywa to jako kolektyw boję. Okej. Nie, bo oni faktycznie mieli problemy w ogóle z piecie, ale teraz się odbijają, tak? I naprawdę fajnie grają, pod sam koniec już, moim zdaniem. Jeśli chodzi o regular, to ja mam takie zdanie, że on nie ma znaczenia, dopóki się dostaniesz do playoffów. Naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Bo to, prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest dobrym trenerem, jeśli ktoś ma dobrych zawodników, dobrą organizację, stanie się w porządku, nazwę to ułożyć, wszystko zorganizować, to tak ustawi treningi, tak ustawi scrimy, żeby zawodnicy ze swoją formą pikowali przed playoffami na playoffy. A Znachowskiemu na pewno nie można temu odmówić, że jest dobrym trenerem. Udowodnił to... Tak. Ja z Nachowskim robiłem mały projekt w sezonie, to Enrax, mu tam pomagałem. Poprzednim jeszcze w sezonie. Na 2020. Jeśli chodzi o to, mam bardzo dobrą etykę pracy, jest świetnie zorganizowany. I już samo to już wystarcza, żeby robić duży improw. Też ma topowych graszy, nie zapominajmy, że jednak Momus, tak Wizzy, Sebex to są topowi grasze, no. I Wutalizy i nawet bym powiedział, że się wyróżniają na tle całej Europy, tak? Dobra, jeśli chodzi jednak o zawodników, to najbardziej bym się obawiał Ryuzakiego i Wizzy. Wizzy w końcu się powoli się odkupuje, tak? Bo jednak on miał po tej Hiszpanii lekką zniżkę formy. Jednak potrzebował czasu widocznie, bo teraz naprawdę fajnie go. Tak. A ja już pytałem o rozczarowania, zaskoczenia, no to było wtedy, że się spytam. Jakie było dla ciebie rozczarowanie? Nie domyślam się odpowiedzi, ale... Czy myślisz, że moja odpowiedź będzie IHG? Tak, myślę, że tak. Zgadza się. Nie wiem, co tam się działo, nie wypaliło. Nie mam pojęcia. Nie chcę spekulować. Jest mi troszeczkę smutne, że się nie dostali do playoffów, bo to IHG. Że to była jedna z pierwszych organizacji, którym kiedyś kibicowałem, zwłaszcza jak było tym 2018, dostali się do finału Masters. Pamiętam, siedziałem przed komputerem, kciuki były trzymane, żeby na Origin wygrali. A to każdy tak miał wtedy. Tak, no i wielu ludziom został taki sentyment do IHG. Już nie jest jakby to samo organizacja z kiedyś. Wszyscy ludzie na górze się zmienili, zawodnicy już też. No jest. Tak. Wszystko, ale w sumie mentalność kibiców też została. Inaczej, ja akurat do IHG, community, nie wiem, jakoś nigdy nie trochę mnie boli 2019 rok IHG, bo mam wrażenie, że pogrzebaliśmy wtedy dwóch naprawdę dobrych graszy przez IHG. O Jezu, jaki to był skład wtedy, nie pamiętam. Chodzi mi o Rayvena i Crazy'ego. Z tego co wiem, to Crazy po prostu sam już nie chciał grać, wolał się skupić na studiach. Tak, ale... A z Ravenem nie wiem, co się nawet teraz dzieje. Raven teraz gra w Team Case Esports. A, tak. W drugiej lidze. Tak.
Też grał w Akademii Vitality w tamtym splicie, tak? W Później tamtym był roku. pozycjonal coachem. Tak, i on z Turkiem Sports w pierwsze miejsce zajął. No tak, tak. Więc mnie to boli, że Raven mógł być nawet... Może ja jestem zbyt biased na temat Ravena, ale Raven mógł być najlepszym polskim top trainerem. W perspektywie czasu. Wielu w sumie takich samolików graliśmy, którzy... Przepraszam? Okej. Okay. Że mogli być tam topką, jeśli chodzi o swoją pozycję. Znaczy, Raven zresztą był, tak, w NFL-u w tamtym roku, moim zdaniem. Ale wracając, co jest moje zastrzeżenie do IHG, to pamiętam. Jeśli chodzi o zaskoczenie względem Ultraligi, co ciebie zaskoczyło? Zgaduję, że Komile tutaj. Komile czy Eska? Esko jest taki przypadek, że oni ani mnie nie zaskoczyli, ani mnie nie zawiedli. Zajęli miejsce, które myślałem, że zajmą. Wszystko nazwę to according to my expectations. Czy było jakiś team, który mnie rzeczywiście zaskoczył? Druga połowa sezonu przez Gentlemanów mnie zaskoczyła. Spodziewałem się, że będą walczyć wejście do playoffów. Myślałem, że będą bottom tu z... bottom three z Koskillą i z... Davis One. Komile mnie zaskoczyli? Ja... nie do końca. Tak obstawiałem ich, że będą właśnie w połowie stawki. Jaki obstawiasz, jakie będą trzy drużyny, które pokażą się na EU Masters? Aromol z pierwszego, Ago z drugiego, Z10. Z trzeciego. No i I guess SK. Zobaczymy, SK albo Forsaken. Według mnie Forsaken może mieć wyższy sufit na ten moment. Ale to jest... Nie wiem, szczerze nie wiem, zobaczymy. Obstawiłbym raczej Jaskę, tak jakbym miał swoje pieniądze kłaść na stół. Okej. W ogóle możemy też przez chwilę porozmawiać o tych trzech slotach, które ty wywalczyłeś w sumie, tak? Bo jednak punkty z dwóch lat się liczą. Można to chcę nazwać. Można to chcę nazwać. Dobrze, no... niedobrze, tak sobie. O Boże, NLC ma 2, Ultraliga ma 4. No, to nie jest najlepsze, tak, ale no, patrząc jaki jest system, to jest sprawiedliwe, tak, jeśli ostatnie 2 lata tak, jeżeli biorę. Tak, jeżeli to tak się zgadza, ale 4 sloty dla nas równa się strata tych slotów, mi się wydaje. Zobaczymy, bo pewnie... Chociaż, no, kto wie, powiem tak, wszystko zależy od tego, jakie grupy będą, bo nie wiem, wydaje mi się, że już wchodzimy powoli na taki poziom EU Masters, że nie będzie słabych grup. W tym roku myślę, że nie będzie żadnej słabej grupy, każda będzie fajna grupą śmierci. Znaczy, już w tamtym roku tak było, w zasadzie. Teraz to może się jeszcze będzie umocnić, bo zamiast dwóch dobrych regionów i kilku fajnych drużyn mamy... 3 mocne regiony i kilka silnych drużyn, więc... No, uważam, że NLC jest bardzo underrated. Uważam, że X7 bardzo dobry team. No już pomijam to, że tam są Koreańczycy, a ja jestem bias, jeśli chodzi o Koreańczyków. Bardzo. Jest Haru, który jest kotem. Jest Tempt, który też jest kotem. Jest XL, który ma MNS-a, też jest kotem. Jest tam Bifrost. I szkoda, że jedna z tych trzech drużyn... Tak, i szkoda, że jedna z tych trzech drużyn się dostanie. Naprawdę tego żałuję. A jak kogoś masz poświęcić, tam to kogo wolisz poświęcić z tych trzech drużyn? Bifrost, bo Vexel jest zamulek. Okej. Okay. I w sumie ja jestem zdania, że akurat że X7 powinno, bo jednak tam są gracze już doświadczeni, tak, a jednak chcemy na Eumasa widzieć coraz więcej młodego talentu, potem już taką drużynę weteranów jedną będziemy mieli w EU Masters z Ligi Niemieckiej. Którą? Eintracht. O Jezu.
To jest tak dziwny team. Dziwny team jeszcze raz dziwne. Ale jeszcze jeśli chodzi w ogóle o miejsca, o te trzy sloty, to prawdopodobnie będziemy już mieli je do końca tego roku. I teraz pytanie, czy w końcu nasza liga ruszy za przeproszeniem tyłek? Lepszego miejsca nie będzie na inwestowanie w lepszych warunków już nie będzie de facto. Trzy sloty to jest... Tak. My jako kibice Ultraligi po prostu musimy się modlić, że wszystkim drużynom na EU Masters pójdzie bardzo dobrze i że przynajmniej dwie wyjdą z grupy. Jeśli dwie wyjdą z grupy, nie daj Boże, jedna się dostanie do półfinałów, to już jest dobrze. Okay. Teraz uzasadnię, dlaczego dobrze. Każdy wie, jak LFL jest strong, każdy wie, jak LVP jest strong, każdy wie, jak ewentualnie NLC top 2 teamy będą strong. Myślę, że też Liga Niemiecka jest trochę underrated. Tak się o nich głośno w ogóle praktycznie nie mówi. A myślałem w ogóle, że Maus się dostanie. Ja zakładałem, że Sprajnik dostanie się przed sezonem Maus, UOL i albo Gamer Legion, albo Big. Ja tak zakładałem. A tutaj zaskoczenie jednak. Ale to leciutkie, leciutkie. Z tą swoją dygresją, bo wiesz, mamy te trzy sloty, ale no... Trzeba w końcu zacząć inwestować, tak? Musimy zrobić wszystko, żeby je jakoś utrzymać, tak? Może jeszcze wiosna może iść na straty, a już lato musi iść całkowicie tryhard, jeśli chcemy je utrzymać. I teraz organizacje muszą zrobić wszystko, żeby zacząć inwestować w końcu. Może zbyt dużo wymagam. Jeśli chodzi o te inwestycje, to ja po prostu jestem ciekaw, jak drużyny, które się nie dostały do playoffów, będą miały jakie podejście do swoich składów i rosterów na nowy split. I też mam nadzieję, nadal się łudzę, chociaż to są naprawdę żmudne nadzieje, w co mało wierzę, że inne organizacje zagraniczne, widząc szczere sloty u nas, będą chciały kupić slota w Ultralidze, nie? Jest taka szansa, zważywszy na to, jak niektórym organizacjom, jaka jest wokół nich otoczka, czy jak im idzie ukośnik szło. Na przykład z całym szacunkiem oczywiście do organizacji, ale no Devil's One, pamiętajmy sobie, jak oni zaczęli, jak weszli do Ultraligi, jakie sukcesy w Ultralidze na scenie europejskiej, później nazwę to cały ten core, który był w Devil's One, odszedł, zmienił się management. Nazwę to w kuluarach ludzie wiedzą, czemu takie były decyzje, czemu już nazwę wkłady mają mniejsze budżety i w ogóle. Wątpię, że powinienem o tym mówić, ale no, chciałem wiedzieć, ten wie, basically. No i myślę, że na przykład taki Devil's One, ich slot w Ultralidze byłby dobrym kąskiem dla niektórych organizacji. Też ja nie będę oszukiwać, jak mamy cztery sloty, to ja czekam, aż po prostu jakieś organizacje trochę bogatsze będą do nas powoli wchodzić z innych lig. Mamy przykład Z10. No ja właśnie mam nadzieję, że to się wydarzy, tak? Patrz na... takiego pokroju Z10, jak do nas będzie dochodzić, to już jest super. No tak, ale patrzę już na Ligę Niemiecką. Tam są aktualnie 5 drużyn, które chce wejść do Ligi Niemieckiej, a im chyba aktualnie się już bardziej taniej opłaca kupić slota w Polsce i masz już zapewnioną rzecz, tak? Jeszcze budżety. O tych budżetach już mówiono niejednokrotnie, że aktualnie budżety w drugiej lidze niemieckiej są większe niż w Ultralidze. W tych topowych drużynach. Zaraz tutaj wejdę w First Div Prime League. To jest nie First Division, tylko Second będzie, że pan zmieni znowu tę nazwę. Tym bardziej, że takie na przykład... Duża w tej jest Behave, TTW. Chyba. No tak. Już nie wiem, z drugi rok próbowałem się do tego Prime League dostać, że nie kupili miejsca, chociaż u nas robimy tenzy. Dla mnie to jest cały czas szok. Ale patrz, oni nawet nie muszą de facto składu zmieniać. Wystarczy po prostu, że wezmą ten skład i dadzą go do Ultraligi, bo mają idealnie team pod Ultraligi, bo mają dwóch Polaków i trzech importów. Ja uważam, że ten roster dostałby się na spokojnie do playoffów w Ultralidze. Ten, co mają teraz w TTW. Więc ja tak tutaj spekuluję, tak, ale ja faktycznie liczę na to, że skoro mamy te trzy sloty, to że lato przyniesie nam nowe drużyny. Bo już lepszej okazji nie będzie. Lepszej okazji na inwestowanie nie będzie i nie będzie lepszych warunków do inwestowania.
Nie będzie. Wątpię, żeby kiedykolwiek były znowu, nazwę to, takie dobre okoliczności dla inwestorów, przede wszystkim zagranicznych, żeby po prostu troszeczkę pieniędzy wpakowali i się modlili, że im się to zwróci. Poza tym, no nie oszukujmy się, nie znam osoby, która by mówiła, że e-sport to jest opłacalny i zwracalny biznes. Nie znam takiej osoby. Ja nie wiem, jakie tu trzeba mieć kontakty sponsorskie, żeby przynajmniej na zero tak wychodzić co miesiąc. Nie mam pojęcia. To naprawdę trzeba być, mieć taki łeb do całej tej otoczki sportowej, biznesowej. Trzeba mieć tyle kontaktów, tyle znajomości, że no naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, co by to musiało być. Bo po prostu musimy się modlić, że prędzej czy później wejdą do nas załóżmy piłkarze ze własnymi organizacjami, którzy będą to traktowali jak taką małą swoją zabawkę, tak jak, znaczy nie wiem, czy to jest traktowane jak zabawka. Kiedyś sport zrobił no tak. Dwa w tej lidze. No i czy to się zwróci Casemiro? Ja myślę, że on, jego to nie obchodzi, że mu się to zwróci. On chce, żeby jego orga była w głównej lidze hiszpańskiej. Samo myślę, David De Gea ma takie podejście ze swoimi Rebels. No tak, ale patrz w ogóle na Hiszpanię. Tam aktualnie połowa slotów to są już kluby. Lub organizacje powiązane z klubami. Tak, jest Barcelona. Tak, jest Barcelona, jest Madrid. Madrid. Real Madrid. No i teoretycznie też z Barceloną, bo jest Piqué. No tak. Jest Bizons też, to jest jakiś klub tak, sportowy. Tak, to jest klub sportowy, tak. UCAM Akademia Sportowa, tak? UCAM, tak. Movistar Riders. Movistar ma swoją drużynę futsalową, która jest bardzo dobra. Jeszcze w tamtym splicie było Betis też. Betis spadł do ligi, jest w lidze niżej. Więc naprawdę tam się inwestuje, tak? Zresztą u nas też widzi, w Premier League też widzimy to chociażby. Też to jest. Eintracht jest w drugiej lidze, w pierwszej mamy Schalke, Eintracht spadał. No tak, tak. Więc naprawdę jest tego dużo, tak? Tylko u nas w końcu musi się to jakoś odmienić, nie? Teraz po prostu Robercik, Diamencik na Polski. Albo jak... Polak Roda Korzeł zainwestuje. Albo jak jacyś influencerzy. Chociaż po odejściu Nitra może być ciężko z tym, niestety. Tak, bo Nitro był, nazwę to, kartą przetargową dla innych influencerów. No, pewnie tak. Też jak Nitro pisze na Twitterze, że to się nie opłaca mu w żaden sposób, kto ci w to pójdzie? Nie to no. Był główną osobą, która w to wchodziła. Na przykład Malczyński, którzy się wycofali po jednym splicie już. Też fakt. Wydaje mi się, że powolutku możemy kończyć, bo już 40 minut rozmawiamy, czy jeszcze chcesz, tak? Jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie Iron Wolves, to też mogę odpowiedzieć. O ile... Nazwę to w zdrowym rozsądku na to, co mogę powiedzieć, bo oczywiście okay. Tam nazwę, czym gramy, na kogo gramy na screamach, to nie jestem upoważniony do odpowiadania na w sumie, pytania. Bo to się oczywiście ten problem wytknie, ale mogę spytać na przykład o... i na jakie właśnie... Nie na jakie drużyny, tylko na jakie regiony gracie. To chyba mogę. Wszystkie. Dosłownie wszystkie. Dobra, bo byłem przez chwilę... Tak. Okej. A na regiony gramy wszystkie, dosłownie wszystkie. Teraz ja zobaczę w kalendarzu, mogę nawet powiedzieć. No. Nie, okej, okay, no, to... Nie dokładnie jakie gramy, ale tak... To wydaje mi się, wszystkie. Że w takim razie, bo to samo się o czym jeszcze można pogadać. Okej, okay, mam. Co uważasz o S? Czy SK? Jak SK w ogóle się pokaże na EU Masters i co to było za transfer Mrozka? Czemu on w ogóle służył? Według siebie. Dostałem info odnośnie czemu była zmiana midlanera. Mogę tylko po prostu powiedzieć, że sprawy drużynowe w środku. Coś okay. Tam chyba nie działało, tak to określę, więc uznali, że zmiana Lisanga będzie, że to najlepszą opcją, wzięli Mrozka. Zobaczymy, jakim pójdzie. No, trzymam za nich kciuki, jeśli chodzi o ASK. To, że kilku moich znajomych, tam już w sumie kilku podchodziło, ale nadal jest tam trochę powiązany piorun, więc tam życzę im powodzenia jak najbardziej, żeby im poszło jak najlepiej, ale o jedno miejsce gorzej od nas.
Tego się spodziewałem w sumie, takiej odpowiedzi. Aż też jeśli chodzi o wilki, bo jedną osobę niestety w sumie pominąłem, Kakan, bo Kakan się wydaje takim najbardziej eksplozywnym elementem drużyny, ale też najbardziej niestabilnym. W sensie on potrafi wykreować to wymysł całkowicie, a jednocześnie całkowicie przegrać. Bodajże tam niedawno Gnałem grał, już zapomniałem na kogo, ale w przeciągu 30 sekund zintował akcję i skarował. No, basically tak. Myślę, że to jest odpowiedni, dobry opis. Bardzo też pozytywny zawodnik swoją drogą. Naprawdę fajnie się z nim gada, śmieszny jest. Okej. Tak, Maciej, dziękuję Tobie za ten wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze Proszę będziemy bardzo. mieli okazję pogadać. Po Pewnie, EU na pewno. Masters zobaczymy. A Was zachęcam do oglądania kolejnych cyberogadek. Do zobaczenia. Chcesz jeszcze kogoś pozdrowić? Tak, moich rodziców serdecznych oczywiście chciałem pozdrowić, moją dziewczynę Patrycję, siema, wiem, że będzie oglądać. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy mi tam dają jakieś serduszka, retweety, followki na Twitterze, naprawdę to doceniam. Jest to jakieś tam moje małe community, które tworzę. Dziękuję każdemu serdecznie za każde wyrazy wsparcia. Chciałbym oczywiście shoutout do wszystkich kibiców Iron Wolves, do całej organizacji. I to w sumie tyle. No i pozdrawiam wszystkich oglądających. Ok, dziękuję i do zobaczenia.